Ja bym prosił, żeby od razu przeszliśmy do pytań. W takim razie prosimy o pytania. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Prosimy o pytania. Panie trenerze, jedynym zawodnikiem z tych, którzy ostatnio grali, którego wstawił pan do pierwszej jedenastki, był Adam Dźwigała. W przerwie już opuścił boisko. Jest pan rozczarowany jego występem? Nie. Ja powiem tak, że po dwóch dniach, jak ktoś chciałby zrobić z tej drużyny rewolucję, no to byłby trochę niepoważny. Ja każdemu, obojętnie któremu bym tam nie dał szansy gry, to no, mniej więcej byłoby to równo. I dlatego czy był Dźwigała, czy był Bogusławski, także nie można no, powiedzieć, że ktoś nie chciał, tego nie powiem. Chcieli, ale jeden potrafi tak, a drugi tak, nie? Górnik mógł grać dzisiaj coś więcej na Legii? No, tak jak wyglądaliśmy dzisiaj, takie błędy jak popełniliśmy, to nie popełniła czasami całkowicie defensywa, tylko popełnił cały zespół, trzeba powiedzieć. Od tego się zaczynał każdy błąd. To nie mogliśmy tego spotkania wygrać, czy nawet zremisować. Legia była zdecydowanie lepszym przeciwnikiem, potrafiła wykorzystać każdą sytuację, która się nadarzyła. Ale sytuacje były takie naprawdę, no może ze cztery bramki to nie powinny w ogóle paść przy normalnie dobrze ustawionym zespole. Panie trenerze, czy planuje pan jeszcze teraz przed świętami jakieś treningi, czy już dzisiaj piłkarze dostają wolno? Nie. Raczej nie. Postanowiliśmy od jutra zrobić przerwę, a wcześniej się spotykamy w styczniu i czeka nas, tak jak to każdy trener mówi, ciężka praca. W związku z tym na pewno ma pan już jakieś pierwsze decyzje personalne w głowie? Czy już teraz może pan powiedzieć, że któregoś zawodnika na pewno na wiosnę w Górniku nie zobaczymy? Na pewno potrzeba nam przede wszystkim do linii środkowej kreatywnych zawodników, takich, którzy łatwo piłki nie tracą, takich, którzy, no pomocników przede wszystkim. Dziękuję, proszę. Samuel Szczygielski, Weszło. Dobry wieczór, trenerze. Ostatnio z Wisłą Kraków przegrał pan tutaj 0-5, dzisiaj też 0-5. Pan utrzymuje tą opinię, że lubi przyjeżdżać na ten stadion? Tak. Dziękuję. A co to jest, brzydki stadion? Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie Michale. Sekundeczkę. Michał Zawodny, Sport.pl. Dzień dobry, trenerze. Czego Górnik Łęczna teraz potrzebuje? Czy stabilizacji, czy kompletnej rewolucji, by się utrzymać? Nie trzeba tu żadnej rewolucji. Tu trzeba dobrze poukładać ten zespół. Przede wszystkim fizycznie dobrze też przygotować. No i uzupełnić to, co już wcześniej powiedziałem, 2-3 ogniwa. I to jest zespół, który może jeszcze powalczyć w tej lidze. Na swojej pierwszej konferencji prasowej w Górniku powiedział pan, że raczej zostanie do końca sezonu. Czy po tym meczu jest pan bardziej przekonany, czy mniej? Kto zostanie? Ta drużyna? Pan. A ja? W tej drużynie jako trener. Nie wiem, co panu odpowiedzieć. No, na pewno zacznę od nowego roku. Jeszcze jedno pytanie, pan Michał, i przejdziemy potem do drugiej części konferencji. Dobry wieczór, trenerze. Michał Wygrętowicz, Polskie Radio. Trenerze, takie pytanie jeszcze przedmeczowe. Co pana skłoniło, jakich argumentów użyli szefowie Górnika, żeby pana przekonać do podjęcia pracy w klubie, który, no co tu dużo mówić, jest jednym z kandydatów do degradacji? Kandydatów tam jest więcej w Ekstraklasie do degradacji. Tak nie można powiedzieć. Szansa jest ta, że można też spać, może też je. Dużo innych zespołów też jest zagrożony. Ale ja jestem takim człowiekiem, że ja nie wybieram kluby i jak są trudne wyzwania, to nie odmawiam raczej.
I to już mogę potwierdzić przykładem ich Odry Wodzisław, czy dwa razy Lubin, gdzie na ostatnich miejscach brałem zespoły i ten. To jest dobre wyzwanie i mnie to interesuje, jest trochę adrenaliny. No, dlaczego mam powiedzieć nie? No, może wielu trenerów by powiedziało nie, bo trudna sytuacja. Nie, ta trudna sytuacja mi pasuje i spróbuję.